Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 18 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Resident Evil 2. Na samym starcie pragnę zaznaczyć, że jeśli w ogóle oglądacie filmy w takiej rozdzielczości na YouTubie, to pragnę zaznaczyć, że jest to pierwszy filmik przeze mnie nagrywany w rozdzielczości 2K. Nie wiem, czy... Ja pierniczę, powiem wam, ustawiłem sobie jeszcze lepiej ten monitor, niż miałem wczoraj i już jest o wiele lepiej, naprawdę. Teraz to wygląda jak po prostu jak marzenie, jakbym tam naprawdę był. Ale dobra. Chciałbym, w ogóle jest płynnie 60 fpsów, super. Chciałbym, moi drodzy, właśnie wspomnieć, że jest to filmik trochę eksperymentalny. Z tego względu, że ja nie mam pojęcia, wiecie co, ile filmy w 4K, w 2K, tak już ostatecznie wyrenderowane, gotowe do wrzucenia ważą. Nie mam pojęcia ile. I dlatego, moi kochani, od razu mówię, że... Co ja chciałem zrobić? Chciałem się chyba do ciemni, nie? Tak, chciałem iść do ciemni, żeby... Tylko jak my do ciemni przejdziemy, dobra. Wiecie co, jeszcze zanim pójdziemy do ciemni, to jeszcze pójdziemy sobie do głównego holu. Pójdziemy sobie do głównego holu jeszcze i ogarniemy sobie, wiecie co, ten klucz pika. Żeby go już zużyć, żeby mieć miejsce w ekwipunku. O matko, zapomniałem o niej. Kurde. Naprawdę? Jeny, zmarnowałem ten mąż. Jeny, umieraj, babo. Pierdzielę, nie wierzę. O, to jeszcze jakiś inny. Noż cholera. Padaj tam na glebę. Dobra, i moi drodzy, właśnie od razu mówię, że nie wiem, czy przy rozdzielczości 2K zostanę na dłużej, z tego względu, że... dobra, tu jeszcze sobie użyjmy tego klucza faktycznie. Nie, nie, nie! Boże! Co to miało być? No nie wiem, jak się zesrałem w pory. Wybaczcie, że krzyknąłem. Dobra, to mnie naprawdę wystraszyło. Autentycznie. Ja pierniczę. Co to miało do cholery być? Dobra. Ale moi drodzy, tak już kończąc ten wątek, o którym mówiłem, nie wiem, czy zostanę w rozdzielczości 2K do nagrywania na stałe, z tego względu, że... Jenek, FPS-y mi spadają niedobrze. Z tego względu, moi drodzy... czekajcie, do save zone'a. Z tego względu, że ja... W sumie nie wiem, czemu się wracam, bo mógłbym w sumie iść tamtędy, no ale dobra, whatever. Dobra, bo pogubiłem się. Ogólnie chcę powiedzieć, że nie wiem, czy zostaniemy przy standardzie 2K na stałe. O, to chciałem powiedzieć. Z tego względu, że nie wiem, ile ważą filmiki w 2K wyrenderowane, ostatecznie gotowe do wrzucenia na YouTube'a. I dopóki się nie dowiem, no to się nie dowiem i nie będę wiedział, czy mogę wrzucać, czy nie. Także jeden, mam jeden nabój, czajcie bazę. Mam jeden cholerny nabój. No dobra. Musimy z tym jakoś żyć. No, także moi drodzy, nie mam pojęcia właśnie jeszcze, czy przy 2K na stałe zostanę. No bo tak jak już wspominałem, nie wiem, ile ostatecznie będzie ważyć filmik gotowy do wrzucenia na YouTube'a. Jeśli będzie ważyć za dużo, no bo wiecie, jak ja mam z tym moim internetem, on jest ograniczony po prostu. Nie mam tego internetu w nieskończoność. I mówię, jeśli filmiki będą ważyć za dużo, no to nie będę już rzucać się w rozdzielczości 2K, także to jest taki materiał trochę eksperymentalny. I mówię, jeśli filmik będzie ważył tak powiedzmy do 4 GB na przykład. Nie żartujcie nawet. Nie wierzę w to, no. Nie tędy, Claire. Szlak mnie zaraz trafi, no ta baba jest kuloodporna, no. Kurde. Dobra, podejdź tutaj. Podejdziesz czy nie, czy jesteś cepem głupim? Dobra. Ja pierdzielę. Szybko do ciemni. Kurde, co tu się dzieje w ogóle? Fakt, że czasami spadają FPS-y poniżej 60, ale to myślę, że nawet tego na materiale nie zauważycie. Ten klucz mi jeszcze gdzieś jest potrzebny? Jak to? A gdzie? Momencik. No tu mam czysty. To czekajcie, no był potrzebny do zachodniego biura ewidentnie, to pamiętam. No i do biblioteki na drugim piętrze, a do czego niby jeszcze? What? Kurde, myślałem, że już zużyję ten klucz, ale widzę, że niekoniecznie. No dobra, trudno. W
Okej, użyjmy tej... Aha, to jest to zdjęcie pamiątkowe z królem, dobra. Okej, moi drodzy, tylko wiecie, na czym polega problem? Nie mam amunicji. Proch strzelniczy, dobra. Wiecie co, chyba nie mam wyjścia. Będziemy musieli sobie wziąć ten pistolet, ten odłożymy. A do tego pistoletu zrobię sobie amunicję. Także wyjmijmy, no bo nie mam wyjścia, no ja muszę mieć amunicję. Także połączmy to. Dobra, i przeładujmy sobie. Okej. A tymczasem, moi kochani, gdzie my się możemy właściwie udać? Do pokoju z depozytami? Nie, no bo tam nic nie zrobimy. Zachodnie biuro, tam jest ten sejf. A czekajcie, czy ja nie zabrałem może jakieś karteczki z sejfem, czy coś takiego? Nie, raczej nie. Nie mam nic takiego, dobra. To tak, wiecie co, zastanawiam się, co my możemy... Może do biura Stars się udamy, co? To jest może dobre posunięcie. Udamy się właśnie do biura Stars. No, także moi drodzy, pragnę jeszcze raz zaznaczyć, że... Nie wiem, czy zostanę przy rozdzielczości 2K na stałe na YouTubie. No bo po prostu nie wiem, ile te filmiki będą ważyć ostatecznie. Jeśli będą ważyć za dużo i mój internet nie wyrobi, no to pozostaniemy przy rozdzielczości Full HD. A jeśli internet da radę... Typu, mam na myśli tutaj, wiadomo, że filmiki będą ważyć mało. No to wtedy oczywiście będę wrzucać w tym 2K. Bo komputer wyrabia. Jest płynnie, także... Także spoko, jak najbardziej. Dobra. Proch strzelniczy, tu mamy spray. Kurde, zaraz będę musiał chyba się wracać do safe zone'a z powrotem. Bo za mało miejsca. Pociski zapalające, granat błyskowy, no i dupa, już nie mam miejsca na nic. A podejrzewam, że tu jeszcze coś będzie, co? Aha, jakaś kartka. Notatka Leona. Claire, mam nadzieję, że to do ciebie dotrze. Roi się tu od potworów i nie ma tu twojego brata. Uciekaj stąd jak najszybciej, mam wielką nadzieję, że jesteś bezpieczna, Leon. O kurde. A, tu jest amunicja do pistoletu dużego kalibru i tu jeszcze... Kurczaczki. Dobra, musimy się, moi drodzy, wrócić. W takim razie. Także do tego biura Stars za chwilę się udamy jeszcze raz. A ja sobie właśnie pozwólcie, że wyczyszczę ekwipunek, bo trochę mam go zawalonego. Ale ja pierniczę. Powiem wam, że nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że komputer uciągnie mi gry w 2K, nie? Naprawdę, zaskoczyłem się bardzo pozytywnie. Nie spodziewałem... Znaczy, ogólnie, że w 2K uciągnie, to wiedziałem, ale nie wiedziałem, że będę mógł nagrywać w 2K. Jestem strasznie pozytywnie zaskoczony, szczerze mówiąc. Dobra. Tak myślę, gdzie jeszcze ten klucz pika był potrzebny, bo naprawdę nie pamiętam, kurczę. No ale dobra, może to sobie później ogarniemy, tak czy siak w tym momencie lećmy do biura Stars. Jeszcze ta opcja FreeSync, nie? Mówię, jeszcze sobie, moi drodzy, pogrzebałem trochę w ustawieniach monitora i NVIDII. Ogólnie jest poradnik cały na YouTubie do tego mojego monitora, jak go dobrze ustawić. No i właśnie skorzystałem z tego poradnika, jest po prostu idealnie, nie? Naprawdę genialnie to wygląda. Jestem pod ogromnym wrażeniem. No dobra, i tu mamy baterię, ona jest, jak pamiętacie, do detonatora. I co my tu mamy jeszcze? Notatka wewnętrzna, 22 września 98. Wewnętrzna notatka o przeniesieniu zasobów. Safe termoodporny z szyfrem trzycyfrowym przeniesiony z biura Stars z drugie piętro do zachodniego biura pierwsze piętro. Kombinacja 9 w lewo, 15 w prawo, 7 w lewo. Po odebraniu należy niezwłocznie zmienić kombinację. Okej, czyli mamy kombinację do sejfu, więc za chwilkę do tego sejfu się udamy. Tylko jeszcze zobaczmy, bo tutaj leżała amunicja kalibru dużego właśnie, dobra. Przenieśmy sobie taki ten monitor. Wybaczcie, że ja się tak podniecam nim, ale... o, to jest, patrzcie, to tak wygląda mój monitor, to jest właśnie to. Dobra, tymczasem lećmy dalej. Dobra. Tam chyba na... O kur... Nie żartujcie. Nie żartujcie. Nie żartujcie. Naprawdę pan X mnie zaczął gonić? Genialnie. Ja pierdziu. No to są chyba jakieś żarty. No nie wierzę w to. Myślałem, że jako Claire nie będzie mnie gonić. No musi. No dobra. Czekajcie, baterię możemy sobie od razu chyba połączyć z tym detonatorem. Ja go chyba zebrałem, prawda? Urządzenie elektryczne, dokładnie. Także połączmy to sobie od razu. Połącz cyk, detonator, dobra. I teoretycznie moglibyśmy się tam udać, tylko czekajcie, bo ja muszę wejść na trzecie piętro i to jest już tam ten magazyn. Aj, tylko tam będzie problem, bo tam jest liker. Chyba, znaczy on się będzie pojawiać, w sensie. Ja bym musiał tam chyba szybko przebiec do biblioteki, wydaje mi się, ale z drugiej strony, co ja jeszcze mogę zrobić, tak myślę. Tam do tej zbrojowni się na razie nie dostanę.
Tu mam jeszcze te przejścia, no ale tam pan X mnie zaskoczył. Czy my coś na pierwszym piętrze możemy zrobić? No niekoniecznie. Na pierwszym piętrze to wszystko już mamy tak naprawdę załatwione. Także wydaje mi się, że możemy... Teoretycznie moglibyśmy iść tutaj, ale... Kurde, pan X mnie tam zaskoczył, także może na razie to sobie odpuśćmy, bo ten tyran to mnie przeraża. To może potem do tego zachodniego magazynu się udamy. Myślę, że to będzie dobra opcja. No ten klucz na razie, wiecie co? I w razie czego... Bo pamiętam właśnie doskonale, że tam był ten liker. Więc żeby czuć się bezpiecznym, to ja wezmę sobie granat błyskowy i w razie czego go rzucę po prostu. Kurde, słyszę go tu. No ciekawe jak ja stąd wyjdę teraz. Ja pierdzielę, pozwólcie, że się napiję herbatki. Pyszniutka, dobra. Lecimy dalej. Poczekajmy chwilę, bo ja nie wiem, gdzie on jest. I'm scared. Chyba na górze jest. Kurde, gdzie on jest? Najgorzej, jak się nie wie. Nie, tu go chyba nie ma. Kurde, nie wiem, słyszę jego kroki nieustannie. Może idźmy po cichutku. On jest tutaj gdzieś. Dobra. O nie! Przecież jak ja wysadzę... O kur... Tego nie przemyślałem. Przecież jak ja to wysadzę, to on tu od razu po mnie przyjdzie. Ja pierniczę. Boję się teraz jak cholera. No dobra, czekajcie. Jaki to był szyfr? FDN może? Nie. Dobra. To nie będę kombinować. Nie! On tu już idzie. Tak, on już tu idzie. Ja pierniczę. Claire, szybko. Moment, tutaj. Musimy... to zrobić, moi drodzy, jak najszybciej. Czy w tym pom... Dobra, nie sprawdzę, czy w tym pomieszczeniu to wszystko. Dobra, poduszę ten detonator. Ukryjmy się. Błagam, żeby on tu nie przylazł, proszę. Dobra. Coś słyszałem. Coś tu weszło, czekajcie. Notatnik. Tu jest panna, dobra. Moment. Wybaczcie, że tak nic nie mówię, ale... Baran, harfa, ptaszek. Dobra. Baran, harfa, ptaszek, potwierdź. Okej, mamy chyba pierwszy medalion. Nie ma likera. Tamten zombiak tylko wstał. Mhm. O, fuck. Jesus, stay back! Nie! Boże, bez żartów. Pierdziele. Zobaczcie, że ja tak mało mówię, ale no... Jak tu mówić dużo? Nie! Spadaj! Ja pierdziele. Najgorzej, że te zombiaki mają takie dwa sprinty jakby, no. Dobra, dawaj Claire. Czy ja dobrze biegnę? Dobrze biegnę. Szybciutko Claire, szybciutko, proszę. Dasz radę kobietko, ja w ciebie wierzę. Ty szybciej biegasz niż Leon. Także na pewno dasz radę. Szybko do safe zona. Szybko! Kurde, nie wiem gdzie on jest, naprawdę nie wiem gdzie on jest. Mamusiu. Chyba mnie zgubił, co? Nie wiem. Nie, nie zgubił mnie, słyszałem go. Kuźwa. Dobra. Ale jesteśmy w safe zone, na szczęście liker mi nie wyskoczył, to jest dobre. Okej, to tak, mamy jeden medalion. Dobra. Wybaczcie, odbiło mi się. Nie mogę nagrywać od razu pojedzeń. Dobra, i teraz tak. Moglibyśmy się udać jeszcze raz na to trzecie piętro, żeby ogarnąć bibliotekę, tak sobie myślę. W głównym holu jeszcze nie zebrałem wszystkiego, co ciekawe. A to bym musiał właśnie, wiecie co, wrócić się na trzecie piętro. W ogóle jak mój tusz.
Niby 6, ale... Kurde. Ale tak z drugiej strony, no nie chcę zapisywać. Dobra, idziemy. Słyszę gdzieś tu pana X-a, ale dobra. Na razie chyba mamy względny spokój. Dobra, także moi drodzy, musimy się wrócić do tego magazynu. Kurde. Może mnie nie widzi. Nie! Claire, szybciej! Ja pierniczę. No przecież ja stąd nie wyjdę teraz. Chociaż, ej, pobiegnijmy tędy. To jest dobry pomysł. Polecimy tędy. Musimy no jednak coś, moi drodzy, tutaj, kurde, robić, nie? Jakiś postęp trzeba robić, bo kurczę, w taki sposób to my tu nigdy nic nie zdziałamy. Ja pierniczę. Dobra. Przeruszajmy tędy. I teraz tak, tu nie przejdziemy, bo potrzebujemy klucza. Zobaczymy, co się stanie, jak pójdę tutaj. A! Okej, to jest ten jednorożec. I tu mamy też mapę. Mapa komisariatu piętro. Dobra. Teraz tak, tu mamy tego jednorożca, to ogarnimy sobie notatkę. Świstek. Tam jest jakaś para, waga, no i coś jeszcze, będziemy zgadywać. Dobra. Para, waga, no i nie wiem, ryby? Nie. To? Dobra, mamy to. Okej, medalion z jednorożcem na propsie. Tu coś jeszcze mamy, to pudełko. Okej, zobaczmy, co jest w środku. Ja wiem, że się ogląda przedmioty, kurde, nie tłumacz mi tego, synu. Dobra, obejrzyj. I co my tu mamy? Rolka filmu, kolejna. Dobra, ostrożnie. No już... Słyszałem go. Okej, czerwona książka. I spadamy stąd. Do holu. Dobra. O fuck. Claire, przebiegnij. Szybko. Dobra. Bo wiecie, jakby on mnie tam złapał, to nie miałbym jak uciekać. Okej. I tu, moi drodzy, mamy ostatni medalion już. Medalion 2. Tylko zobaczmy sobie na notatkę. Aj, lew jest cały zalany. O kurde. Poważnie? Przecież na to może być miliard kombinacji. Nie, coś tu, jakoś to musimy ogarnąć inaczej. Do zachodniego biura jeszcze trzeba pójść, ten safe ogarnąć. Kurde, ja nie zrobię z tym nic? Nie no, nie widać w ogóle. No mamy, moi kochani, problem. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, jak to rozwiązać teraz. Ha. No to mam zagwozdkę w tym momencie. Muszę przyznać. Nie wiem, co z tym lwem zrobić. Tak jak mówię, na to może być miliard kombinacji po prostu. Wiecie co, włóżmy te medaliony od razu. Przynajmniej ten jeden, który mam. Żeby, wiecie, po prostu zrobić sobie miejsce w ekwipunku. Dobra. Podejdziesz do mnie? Nie. Kurde. Nie mam amunicji, pięknie. Dobra, spadamy stąd. Ja pierdziu. Bez jaj! O... Moi drodzy, to było po prostu... Co busz... O nie. Nie, kurde, jego mać. No co tu się dzieje? W ogóle nie mam pytań. Ja pierdzielę, dobra. Polecimy tędy szybko. Kurde, dawaj Claire, do safe zona. Tam będziemy bezpieczni. Ja pierdzielę. Nie wierzę, co tu się dzieje. To jest po prostu jakaś przesada. Dobra, moi drodzy, szybko do ciemni. Przy okazji sobie tej rolki filmu użyjemy. Ja pierdziu. Om. Tak sobie myślę, może na rolce będzie odpowiedź, co trzeba użyć na lwie. To może, no, to może tak być w sumie.
Dobra, to ruszajmy. Ja pierdzielę, ale po prostu... Moi drodzy, ja tak sram w pory w tym momencie, że... No, jeny pan X, brak amunicji. Jeszcze zmarnowałem teraz nóż, no. Masakra. A tu nie ma ciemni, źle poszedłem. Jeny, gdzie jest ciemnia? Ciemnia jest po drugiej stronie w ogóle. O ja. Ja przez zachodnie biuro muszę tam przejść. Po prostu pięknie. Dobra, ten pistolet schowamy, weźmiemy sobie rewolwer piechoty i przeładujemy go sobie. Jeden. Masakra jakaś, dobra. Czerwoną książkę weźmiemy. Gdzie ten klucz jeszcze mi jest potrzebny, tak się zastanawiam. Bo naprawdę nie pamiętam. No bo tu z nim nic nie zrobię. W tych pomieszczeniach, drugie piętro może. Wiecie co, ja wezmę ze sobą leczenie. Tak w razie czego. Jakiś jeden spray. No naprawdę się boję. Dobra. To teraz tak, moi drodzy. Ja bym chciał, wiecie co, otworzyć sobie jeszcze ten safe w zachodnim biurze. Bo powiem wam tak, do zachodniego biura i tak musimy się udać, tylko kurde, tak z drugiej strony ja nie mam amunicji do tego, żeby tam pójść. No bo, kurczę, z trzema nabojami to ja nic nie zdziałam. I nie słyszałem go tu. No spokojnie. Ej, a tak sobie myślę, poczekajcie, dajcie mi chwilkę. Jak przejdziemy tędy... O właśnie, tu jest jeszcze... Tutaj w ogóle nie zwiedzaliśmy. Przejdźmy może tędy, spróbujmy przynajmniej. To nie jest takie głupie. Czekajcie. Może to ogarniemy. Okej, okay, żadnego zombiaka tu nie ma, jest zioło. Nie jest zombiak. Pięknie. Dobra, a tu mi ten klucz jest potrzebny. Dobra. Okej. Okay. Jeny, tamten jeszcze mi będzie gonić. I klucz mi już, dobra, i klucz mi się już na nic nie przyda, to wyrzućmy go. Dobra, i co my tu jeszcze mamy ciekawego? Broszura turystyczna. Witamy w Raccoon City. Czy wiesz, że Raccoon City jest nie tylko siedzibą farmaceutycznego giganta Umbrella Corporation, ale również pełnym życia, dynamicznym miastem o długiej i bogatej historii? W tym przewodniku znajdziesz jeszcze kilka niecodziennych miejsc, które warto zobaczyć w naszym mieście. Posterunek policji w Raccoon City. Położony w centrum miasta budynek nie zawsze był posterunkiem policji. Mieściło się w nim kiedyś Muzeum Sztuki. Wspomnieniem z tych czasów są elementy takie jak niezwykła wieża zagrowa oraz pomnik bogini w holu głównym. Sierociniec. Oddalony zaledwie o kilka przecznic od posterunku sierociniec został zakażony i był prowadzony z inicjatywy Umbrella Corporation oraz dzięki hojnym datkom firmie obywateli. Budynek słynie z witrażu, który przyciąga turystów z całego świata. Okej, Claire jakiś komentarz tu zapodała, bo Leon zbytnio nie komentował tego wszystkiego. No i dobra, jesteśmy w głównym holu. To mi się podoba. No i tak, aha, no kurde. Tam mamy jeszcze wejście do tej pracowni plastycznej i tam trzeba użyć tej książki, tylko wiecie w czym problem? Tu jest zombiak. Nie wiem, czy ja słyszałem pana X-a, czy nie. O, nie ma go. W dupę. Powiedzcie, że on tu nie wejdzie. On tu wchodzi! O nie! Ajajaj. Dobra, uciekamy. Nie mam wyjścia. Musimy spadać stąd. Szybko, Claire! Jeny, dobra. Pięknie. Teraz w tą stronę, w tą. Dobra. Lecimy, 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 nie śpimy. No nie, jeszcze tamta się uruchomiła. Gdzie ona jest? Przy tamtych schodach, dobra. To w takim razie polecimy tędy. Do tej ciemni by się przydało przejść. Dobra, spróbujmy. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Nie pamiętam, czy ja już użyłem tej rolki filmu, czy nie? Chyba nie użyłem. Dobra, to jeszcze to zrobimy w tym odcinku. Ja pierniczę, jakie to jest napięcie. Dobra. Tak, musimy jeszcze tej rolki filmu użyć, dobra. Nie, no mam nadzieję, że w miarę produktywne robię te odcinki. Dobra, jest, figurka lwa, faktycznie, patrzcie. Jest korona, ognisko i orzeł, dobra, super, czyli, okej. Okay. Także spoko.
Będziemy mogli sobie tą figurkę lwa w głównym holu ogarnąć i będziemy mogli się już wydostać z posterunku, co ciekawe, no ale jeszcze nie zamierzamy tego robić. Bo, moi drodzy, tak, mamy jeszcze... Czym się możemy zająć, tak myślę? W piwnicy mamy drzwi zamknięte, także tam nie pójdziemy. Na parterze mamy tak naprawdę tylko safe w zachodnim biurze, no i te depozyty. I to będzie już też wszystko. W tym pomieszczeniu nie przeszukałem wszystkiego, co ciekawe, ale dobra, to może zrobimy kiedy indziej. Na drugim piętrze mamy bibliotekę, w której jeszcze... No w sumie nie byłem, ale tam, jak pamiętacie, ten lewarek jest potrzebny, także może poczekamy właśnie na lewarek i dopiero wtedy się tam udamy. W zachodnim biurze, wiecie co, muszę odebrać ten nóż od zombiaka. Dobra, biuro Stars, tam mamy ten komputer, w głównym holu mamy tą rzeźbę lwa. Tu musimy użyć koniecznie tej książki. To będziemy musieli zrobić w następnym odcinku. Tu mamy safe w tej poczekalni, na trzecim piętrze, aha, jest ten magazyn, no i ta biblioteka znowu. I też wieża zegarowa, tylko do niej nie mamy jak się aktualnie chyba dostać, z tego co widzę. Tak, bo będziemy potrzebowali lewarka do biblioteki, żeby się tam dostać, dobra. Okej, moi drodzy, także... cóż, no, powiem wam tak, tu zakończymy już sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że był on, tak jak powiedziałem, w miarę produktywny. I... no i zobaczymy też, moi drodzy, jak się nagrało to w rozdzielczości 2K, czy tam wszystko jest w porządku. Jestem strasznie ciekaw, ile to wideo waży konkretnie i ile będzie ważyć już po wyrenderowaniu właśnie, bo jeśli będzie ważyć za dużo, no to rezygnujemy z 2K i przechodzimy na Full HD znowu. Także moi drodzy, cóż, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Resident Evil 2. Na razie.